Mam na imię Radek i wymyśliłem mistrzostwo w testowaniu oprogramowania jakieś 2 lata temu podczas tych zwalec. Co z tego wyszło, to widzicie teraz w pewnym miejscu. Coś, co napawało mnie niesamowitą dumą. Pojawiają mną takie emocje wewnętrzne, że boję się, że się rozpłaczę podczas tej prezentacji. Ale naprawdę chciałem Wam podziękować, że jesteście. Tak? Bo to jest 250 osób, które zaprosiliśmy na tę imprezę, żeby mogli z nami współuczestniczyć, tak? Potestować, pobyć, porobić rzeczy, których jeszcze nikt nie robił w tym kraju, a na pewno nikt nie robił tego na taką skalę. Wspólne testowanie, wspólny jest głos. Myślę, że nawet na świecie nie było takiego jeszcze drugiego wyrzeczu. Testing Cup samo w sobie to są takie drobne, małe historie i ja mógłbym je opowiadać pewnie godzinami, ale nie mam na to czasu. To logo, które powstało, to jest historia na jedną godzinę. Te puchary, które tutaj sobie stoją, to jest historia na kolejną godzinę. No i sam Mr. Buddy, któremu chciałem poświęcić tą prezentację, który sam w sobie jest historią i nie mam nadziei, że ta historia będzie trwała. Na początku był pomysł, a pomysł był spontaniczny. Mamy test 2 z 2011 i jest taki pomysł z CTC. Dajmy grant ludziom, którzy będą chcieli coś zrobić, coś nowego, coś, czego jeszcze nie było, coś, co inni będą mogli ocenić. Czyli ludzie wymyślają, a inni ludzie na nim głosują. Ci, którzy dostają najwięcej punktów, dostają grant. 30 000 zł. No i był taki pomysł. Ten pomysł nazywał się Mistrzostwa Polski otwarte w testowaniu oprogramowania. Prawie dwa lata temu i to, co było napisane na tej drobnej kartce, indywidualne lub też zespołowe, dzieje się tam obok. Testowa aplikacja, Mr. Buddy, poszukiwanie błędów, jury, które będzie to wszystko oceniało, ilość, waga i ważność. I z tego, co pamiętam, propozycja numer 12, zgłoszona przeze mnie, ale tam jeszcze Darek Paczewski również uznał, że to jest, też powiedział, że on miał identyczny pomysł, więc zgłosiliśmy to razem. Propozycja numer 12 zebrała więcej niż połowę głosów, więc nie było możliwości, SJDC musiało nam dać grant. 30 000 zł, które stanowiło podstawę do tego, żeby rozpocząć to, co tutaj się teraz właśnie odbywa. Czyli mówimy o tym, że ludzie mają przetestować absolutnie wszystko. Tak? I teraz, jakie są reguły? Przetestować wszystko przecież jest niemożliwe. Dajmy w takim razie jakąś prostą aplikację. Ale jeżeli będzie za prosta, to ludzie będą się brudzili. To są takie drobne rzeczy, o których myśleliśmy przez 1,5 roku, zanim wzięliśmy się do roboty, żeby to wreszcie skleić i zrobić z tego dobrą aplikację. Więc uznaliśmy, że damy 3 godziny na bardzo skomplikowaną aplikację, której nikt nie przetestuje do końca, a ci, którzy będą próbowali, tak naprawdę rozbiją się o jej złożoność. Tego się po prostu nie da zrobić. Przeszliśmy do samej realizacji. I teraz realizacja nie byłaby możliwa bez ludzi, którzy się zaangażowali, ale też bez środków finansowych, które się tutaj pojawiły. SJSI powiedziało, macie 30 000 zł, a my powiedzieliśmy tak. 30 000 zł to jest za dużo. My nie potrzebujemy tyle pieniędzy, możemy to zrobić za 20 może. Ale jak zaczęliśmy działać, to nagle okazało się, że całe 30 000 zł nam się skończyło. Dajcie jeszcze tak. Co zrobili? Dali nam jeszcze 30 000 zł. To są duże podziękowania dla Asi, dla Tomka, dla całego SJDC, że uwierzyli w ten pomysł, tak, i pomogli go nam zorganizować. Dali 60% budżetu. SII. Wspominałem o tym wcześniej. Ludzie nam nie ufają, nie wierzyli. Znaczy, to pan będzie organizował tą imprezę, tak, to ja będę organizował. Ile było edycji? Nie było żadnych. A kto to zrobił na świecie? Jaki jest benchmark? Nie ma żadnego. Jaka jest szansa, że to wyjdzie? Nie wiadomo. 250 osób, 50 tutaj na tej sali, reszta tam siedząca jest dowodem na to, że potrafimy, że udało się to zrobić. SII zaufało nam jako pierwsze, RQB Blask dało nam dodatkowe nagrody. Nokia, Solution Networks, duża firma, która zaufała nam, że jesteśmy w stanie zrobić dobrą imprezę. Że oni mogą to firmować swoją własną marką, nową, zmieniającą się marką.
IT Event. Bardzo przepraszam twórcę tej firmy, że zapomniałem na początku wspomnieć, ale bez nich też te imprezy były. 120 komputerów identycznych, żeby ludzie mieli poczucie, że każdy ma identyczny sprzęt i takie same warunki do pracy. To dzięki nim udało się to uzyskać. Ale powiedzieli, że w przyszłym roku, jak będzie 250 osób, to też dadzą radę. Tak? Jeżeli wam się ta impreza spodoba, to w przyszłym roku robimy ją większą. Mam nadzieję, że wy będziecie tam z drugiej strony, że będziecie testowali tę aplikację. Credit Suisse, również duża firma Mises, firma, którą poznaliśmy przy okazji tego. No i tutaj mój absolutny bohater, minister Boni. Wszyscy znamy ilustrację z ministrem Boni, który siedzi za biurkiem, otoczony stosem papierów i nazywa się to Ministerstwo do Spraw Cyfryzacji. Ale to jest człowiek, który też zaufał, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Tak, objął tą imprezę swoim patronatem. To są rzeczy, które mnie bardzo cieszą, bo pomagają nam jako uwierzyć w to, że testowanie oprogramowania to nie jest jedna z kolejnych czynności, to jest ważny czynnik, to jest ważny zawód. No i teraz ci ludzie pomogli nam, przysłużyli się temu, że mamy takie, a nie inne nagrody. Tak? Na początku grant to było 30 tysięcy złotych, a my z tego grantu wyciągnęliśmy 25 tysięcy na nagrody. Co prawda no, było tutaj kilka rzeczy, które się zmieniło, ale mamy 25 tysięcy złotych. Tak? To jest pełna motywacja dla tych uczestników, żeby postarali się, żeby no, zrobili co w ich mocy, aby te nagrody zdobyć. Nie tylko wyzwanie, ale jeszcze nagrody. Testing Cup ma tylko jednego oficjalnego hejtera, którego znamy. Jak na razie oczywiście. Ta impreza jeszcze ciągle trwa, więc jest możliwość rozwoju. I ten hejter zwrócił nam uwagę, że nie było eliminacji. Że to za impreza, że tak naprawdę będzie brał udział ten, kto zgłosi się jako pierwszy, a nie ten, kto jest najlepszym testerem, ale to jest pierwsze tego typu wydarzenie. Pierwszy raz udało nam się coś takiego zorganizować i nie mieliśmy pewności, ile osób będzie zainteresowane. Liczyliśmy na to, że będzie 100, ale nie wiedzieliśmy, jak będzie. W jakim czasie skończyły się zapisy dla drużyn? Ktoś wie? 7 minut. To jest kolejny powód. Indywidualne trwało dłużej. Można było nawet 24 godziny odczekać, żeby się zapisać. I tak część osób się nie pojawiła, były miejsca. Troszeczkę na tym ubolewamy, że tak mało indywidualnych osób się pojawiło, ale tak dużo drużyn. Woleliśmy mieć bardziej tak zbalansowane, ale tak wyszło. No i widzowie, do samego końca trwały jeszcze zapisy. Jeszcze kilka dni temu można było tutaj pojawić się i brać udział w tych prezentacjach przynajmniej. Zupełnie za darmo. Dlaczego za darmo? SLC dało nam grant. To są te rzeczy, które płyną razem ze środkami. Z jednej strony kupujemy te certyfikaty od SLC, czy tam od ISTQB, ale te pieniądze wracamy. W postaci takich chociażby termowych deklaracji. Byliśmy zaskoczeni, ile się tych ludzi pojawiło, ile było różnego rodzaju drużyn. Mamy 33 drużyny. Mamy ludzi, którzy w testowaniu oprogramowania zrobili już bardzo wiele. Tam na tamtej sali są niektórzy już nawet emeryci testowania oprogramowania, ale są też ludzie młodzi. I to, że ta cała ekipa się tutaj pojawiła i będzie konkurować, to jest kolejny powód do tego, żeby naprawdę napawać. No dobra, ale mieliśmy zapisy, mieliśmy pieniądze, nie wiedzieliśmy gdzie. Więc wtedy jeszcze mieliśmy kłopot, bo myśleliśmy troszeczkę o Politechnice Warszawskiej, tylko że nie wiem, czy wiecie, nowy budynek Politechniki Warszawskiej, bardzo fajne miejsce, ale praktycznie nie ma tam kontaktów, żeby się pod tym skromnić. Taka drobna rzecz, także to budynek Politechniki, ale laptopa nie ma gdzie podpiąć. Tutaj pod każdym krzesłem znajduje się kontakt. To są takie drobne rzeczy, ale trzeba je wziąć pod uwagę. Dlaczego nie zrobić imprezy na Stadionie Narodowym? Padł taki pomysł. Mojego autorstwa. Dlaczego by nie? Bo będzie drogo, bo będzie niefajnie, bo to przecież nie wiadomo, czy zamkną dach. Tak? Jego wątpliwości było naprawdę bardzo dużo, ale co się okazało na sam koniec? Za tą cenę, za tą jakość
tak? Nie moglibyśmy mieć niczego absolutnie lepszego. Myślę, że jest to najlepsza lokalizacja, żeby zorganizować tego rodzaju wydarzenie. Naprawdę cena, którą wam zaproponowali, jest taka, że ja ciągle chodzę za Asią i mówię, oni nam coś doliczą jeszcze. No to nie może tak być, że to jest dostateczna faktura. Zobaczysz, na końcu będzie jeszcze ekstra jakaś plan. Ale jesteśmy na stadionie narodowym, olbrzymia powierzchnia, taka przestrzeń, że tak jak mówimy, można by zorganizować dwukrotnie większą imprezę. No i sam pan Bagi. Pan Bagi wziął się znikąd, nagle pojawiła się nazwa pan Bagi. Dlaczego pan Bagi? Nie wiadomo. Domyślam się, że winny jest dyrektor kreatywny, tak zwany Norbert. Norbert ma różne dziwne pomysły, więc dlaczego nie Mr. Bagi? No i zostało Mr. Bagi, przyjęło się i Mr. Bagi zaczął się od specyfikacji, tak? Bo od czego zacząć każdy projekt informatyczny? Więc napisaliśmy specyfikację i ta specyfikacja została zaimplementowana w programistach, a potem się okazało, że to, co jest w specyfikacji, nie jest do końca to samo, co zostało zaimplementowane. Zaczęliśmy pracę od nowa, bo jednak nie zgadzało się to wszystko. Więc mamy tą specyfikację, to jest ta sama specyfikacja, którą mają uczestnicy. Ja chciałbym może nie zdradzać zbyt wiele, żeby oni też nie dostali stąd jakiegoś SMS-a, tak? Szukaj defektu w tym i w tym miejscu, więc nie będę mówił dokładnie, gdzie są defekty, ale o kilku rzeczach z tą aplikacją powiązanych powiem. Jest specyfikacja, są ekrany, ma być prosto, ludzie mają mieć możliwość testować. Na samym końcu Mr. Bagi zostanie uwolniony. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy pieniądze od SJSI na to, żeby móc tą aplikację wytworzyć, a potem udostępnić ją do celów edukacyjnych, żeby wszyscy mogli w oparciu o nią uczyć się testowania oprogramowania. Więc mamy takie podstawowe elementy, jak na przykład formularze. Formularze są ważne, wiadomo, wszyscy je testujemy. Mamy drzewka przepływów, żeby nie być za drzewka, mamy grafy przepływów, mamy pewne sterowanie. Też pytanie, dlaczego akurat Mr. Bagi, dlaczego aplikacja do raportowania defektów? Uznaliśmy, że ci, którzy znają się na testowaniu, będą wiedzieli, o co chodzi, a ci, którzy się nie znają na testowaniu, nauczą się przynajmniej czegoś nowego. Stąd też Mr. Bagi, stąd też aplikacja, która sama w sobie służy do tego, żeby raportować defekty. No i poza tym, czy nie jest to fajne, tak? Aplikacja do raportowania defektów, która nazywa się sama w sobie Pan Defekt, tak? A oprócz tego jeszcze będzie służyła do tego, żeby wynajdywać. Moim zdaniem bardzo słuszna koncepcja. No i powstaje sam Mr. Bagi. Po raz drugi. Niejako dajemy mu szansę. Tutaj uznania dla osoby, której nie ma i nie ma się co dziwić, że jej tutaj nie ma, programisty, który ją stworzy. On będzie oglądał to nagranie, Paweł, to dla ciebie. Więc dajemy mu specyfikację i mówimy tak. Musisz to zaimplementować tak, żeby to miało błędy. A on mówi, niemożliwe. Ale jak to ma mieć błędy? To normalnie, rozumiesz, masz implementować, popełniać sobie standardowe błędy, tak żeby na końcu nie mogli te błędy znaleźć. No ale ile tych błędów tam będzie? Dwa, trzy? To się nie da, po prostu się nie da. I on usiadł do tej aplikacji, on ją napisał, a potem żeśmy z wolontariuszami, którzy też tutaj są w okolicy, testowali tą aplikację i okazało się, że było tam 80-90 defektów, z czego połowa była taka krytyczna, że dane się po prostu usuwały. Trzeba było ją stabilizować. Więc dostał listę tych 90 defektów. Powiedział, słuchaj, naprawij tylko, został nam już tylko miesiąc do mistrzostw, naprawij tylko krytyczne. Zostaw te, które krytyczne nie są, tak żebyśmy były tam naprawdę takie kwiatki piękne i do tej pory, że wiadomo, że nie wszyscy je zobaczą. Więc naprawię tylko krytyczne. No i usiadł do tej aplikacji, zaczął ją naprawiać, i żeśmy później zaczęli ją testować. Tak mówię, ale Paweł, naprawiłeś też te, które nie były krytyczne. A mówił, no właśnie, ale dlaczego naprawiłeś? No bo znalazłem defekt, tego naprawiłem. A już dostałeś informację, żeby tego nie naprawiać, bo myśmy godzinami to testowali, żeby te defekty tam były, żebyśmy byli świadomi. A mówi, no ale tak przy okazji. Przy krytykale naprawiła, to zobaczyłem literówkę ten grot. Więc Paweł dał nam dużo radości, ale też dużo roboty. Jeszcze wczoraj testowaliśmy tą aplikację, ostatecznie domykaliśmy listę defektów, żeby no, tak naprawdę wiedzieć, ile tych defektów w tym oprogramowaniu się znajduje.
mamy 4 godziny, między godziną 13 a godziną 16, na to, żeby znaleźć, wyłonić zwycięstwo. Nie będzie to możliwe, jeżeli się nie wyrobimy. Więc w całej tej imprezie są trzy takie najważniejsze języka, dwóch już nie ma, to nie będę o nich mówił, ale trzeci jest taki, że o godzinie 17 wszyscy będą siedzieli i czekali, a my tam w pokoju obok będziemy załamani, będziemy płakali, że się po prostu tego nie dało zrobić. Nie mamy żadnego pomysłu na to, co zrobić, jeżeli o 17 nie będzie tych wyników, więc najprawdopodobniej tam jest taka, są takie drzwi, tam jest klatka schodowa, po prostu długo, już nas nie zobaczyć. Niech się ochrona stadionu narodowego ma. Defekty były krytyczne. Defekty były takie, że aplikacja, jak już padała, to nie powstawała. Defekty są od takich najbardziej trywialnych, takich po prostu, że aż szkoda, żeby ktoś marnował czas na to, żeby je raportować, to takie, które są z priorytetem piątym. Jeszcze wczoraj wieczorem było napisane taki komentarz, jeden w takim roboczym dokumencie. Priorytet piąty dla defektu. Aplikacja nie jest w stanie się podnieść po crashu, uszkadza kluczowe dane i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I był komentarz, takich defektów nie ma w naszej aplikacji. O godzinie 20 musiałem usunąć ten komentarz. Do samego końca trwały prace tak naprawdę nad tym, żeby przygotować Mister Bugiego. Każdy z Was będzie mógł tą aplikację zobaczyć. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach, za tydzień, uwolnimy Mistera Bugiego razem z całą listą defektów znalezionych zarówno przez nas, jak i przez te osoby, które tam obok testują. No i 2014. Mister Bugi powrócił. Po prostu dyrektor kreatywny, Norbert, to dla Ciebie zawsze rewelacja. Tak? On wymyśla te rzeczy, a mnie strasznie bawi. Jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli uczestniczyć w tej prezentacji, jeżeli będziecie chcieli uczestniczyć w życiu Mister Bugiego, to w 2004 wróci. Jeszcze gorszy, z większą ilością defektów, mniej stabilny, będzie kasował wszystko po prostu jak leci. Tak? Ale musi Wam się podobać. Na końcu tego wydarzenia dostaniecie ankietę. Bardzo Was proszę, żebyście je wypełnili. Nie proszę Was o to, żebyście ocenili to wydarzenie wysoko. Podobało Wam się? Jest sens robić to w kolejnym roku? Napiszcie nam to. Jeżeli uznajecie, że nie warto, musimy tego robić. Wiemy, jedna edycja była ok, fajnie, dziękuję. W przyszłym roku za radą naszego największego fana planujemy troszeczkę rozbudować, jeżeli oczywiście będzie kolejna edycja. Będziemy zrobić eliminację. Chcemy dać szansę większej ilości osób, nie tylko tym, którzy będą pierwsi. Chcemy zrobić z tego może nawet taką cykliczną imprezę. Wszystko zależy od tego, czy będzie zainteresowanie. Co ciekawe, po raz kolejny wracam do tego i to może troszeczkę Was już tutaj męczyć, ale SJSI już znowu obiecało nam 30 tysięcy złotych. Pamiętaj, Asiu, że już obiecałaś. Środki już na pierwszą część będą, tak? Potem mam nadzieję, że się tak tyle rozkręci, że będziemy mieli środków jeszcze na większą imprezę, na większej ilości osób, z większą pompą, może zrobiłoby, z jeszcze ciekawszymi prezentacjami, większą ilością. No i Mister Bugi będzie jeszcze gorszy. Oprócz Pawła zatrudnimy jeszcze jakiegoś jego, może najgorszego kolegi, żeby pomyśleć. Tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o to, co chciałem Wam powiedzieć, chętnie odpowiem na pytania. Tylko jest taka część pytań, na które odpowiada tylko Marta, która jest tam. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to chętnie odpowiem. Pytanie, ile godzin warto programistę? Pierwsza wersja jakieś 2 albo 3 godziny. Kolejna to było jakieś 100 godzin. Z poprawkami ze 140 do 150. Powiedzmy taka dobra miesięczna praca. Czy jeszcze jakieś pytania? No dobra, to z mojej strony tyle. Bardzo Wam dziękuję. Chciałbym, żebyście, jak mówiłem wcześniej, wypełnili nam te ankiety, powiedzieli, co sądzicie na temat tej imprezy, czy Wam się podobało, czy też nie. Chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście w przyszłym roku, jeżeli taką imprezę zorganizujemy, żebyście się zaangażowali.
żebyście byli wolontariuszami, jeżeli macie ochotę, bo to dużo przyjemności w niektórych momentach, dużo też pracy, dużo stresu, bo to dzisiaj tutaj o 5 rano, kiedy stadion był zamknięty, albo kiedy panowie nie byli w stanie kierować na właściwy parking, to jest stres, tak? I to jest pozytywny stres, to jest takie ciekawe doświadczenie. Zachęcam was do tego, żebyście się zaangażowali jako wolontariusze, żebyście się zaangażowali jako zawodnicy, żebyście chociaż byli tutaj jako widzowie, jeżeli wszystko inne wycinacie. Ewentualnie, jakby ktoś chciał tutaj na sali jako sponsor, na przykład, bardzo chętnie tam jeszcze lepsze nagrody. To jest z mojej strony. Bardzo dziękuję.